Grupa śmierci nie zawodzi. Wczoraj obejrzeliśmy dwa bardzo ciekawe spotkania. Portugalczycy pokonali 3-2 Duńczyków, natomiast Holendrzy, no chyba już odpadając z turnieju, przegrywając z Niemcami 2-1. Chociaż kolega tutaj ze studia na pewno się ze mną nie zgodzi. Michał Faran, dziennikarz sportowy Pomorskiej TV. Dzień dobry. Ze mną w studiu jest również Piotr Rymsza, dziennikarz Twojej gazety. Dzień dobry. Panowie, no właśnie jak z tymi Holendrami? Holandia już pożegnała się z turniejem, czy może nie? I widzę już, Michał, że masz odmienne zdanie. No ja się nie zgadzam, że Holendrzy już pożegnali się z turniejem, chociaż w tej chwili no już nie wszystko zależy tylko od nich, tak? Muszą liczyć na to, że Niemcy pokonają w ostatnim meczu Duńczyków. No i pokonać Portugalię. Z tego, co mówiliśmy przed programem, ty się nie zgadzasz, że Holendrzy, prezentując taką formę, są w stanie to zrobić. Natomiast no, Holendrzy prezentują taką piłkarską klasę, że zdecydowanie uważam, że są w stanie z Portugalią wygrać. No tak, ale to jest podstawówka. Portugalia gra jednak na poziomie, już tak mówiąc, szkolnym językiem liceum. Portugalia chyba jednak jest mocniejsza od Holendrów, którzy niestety są bez formy. No ten wczorajszy mecz, tak jak zgodziliśmy się przed programem, był chyba jednym z najciekawszych, jeśli nie najciekawszym z dotychczas rozegranych podczas tych mistrzostw. Fantastyczny początek, pierwsza połowa dla Portugalczyków, potem gol do szatni, kontaktowy ze strony Duńczyków, niewykorzystane sytuacje Cristiano Ronaldo, które, tak jak mówi porzekadło piłkarskie, zemściły się, 2-2, no i ta szczęśliwa dla Portugalczyków końcówka, która sprawia, że no, są w tej chwili z tych trzech drużyn, Dania, Portugalia i Holandia, chyba najbliżej awansu. Piotrze, no ci, te gwiazdy, które miały tak grać, czyli Van Persie, Cristiano Ronaldo, no, posługując się terminologią Franciszka Smudy, grają padlinę niestety. Choć Van Persie strzelił bramkę, to jednak możemy wymagać od niego więcej. Miał sytuację na początku spotkania z Niemcami. Czy ty też tak uważasz, że po prostu ci zawodnicy nie spełniają oczekiwań? No bezwzględnie, oczywiście. Gwiazdy zawodzą. Tutaj naprawdę jest, było mi wczoraj bardzo przykro, patrząc na grę Cristiano Ronaldo. I to tak było mi przykro ze względu na to, że pomyślałem sobie, Boże, ten chłopak tyle pokazał w rozgrywkach europejskich, w rozgrywkach ligowych w Hiszpanii, natomiast przychodzą mistrzostwa, przychodzi taki turniej, taki najważniejszy praktycznie raz na 4 lata i nagle ma dwie sytuacje stuprocentowe i tak właściwie z zamkniętymi oczami powinien je wykorzystać i nic. I po prostu nie wychodzi. No ale mamy, grodzi nam się nowa gwiazda, gwiazda, która w Niemczech jest generalnie mieszana z błotem, można by tak rzec, Mario Gomez, który strzelił już trzecią bramkę na tym turnieju. No to jest zawodnik nietuzinkowy. Jak sądzisz, Piotrze, czy Mario Gomez ma szansę być gwiazdą, ma szansę być królem strzelców? Trzy bramki już ma. Tutaj akurat jest odwrotnie, na przykład niż w przypadku Ronaldo. Z prostego względu, Gomez, który przynajmniej w polskiej prasie rywalizował z Lewandowskim o tytuł króla strzelców. Zawsze był gdzieś tam przypisywany, że on nie jest akurat takim napastnikiem, jak oceniano Lewandowskiego, czyli Lewandowski jest bardziej wszechstronny. Gomez taki klasyczny egzekutor. I tutaj, jeżeli chodzi o tą egzekucję, no to dokonywał tej egzekucji z zimną krwią. Ale powiem jedną rzecz, mi się mało co podobało. Nie wiem, czy panowie zauważyliście. Słuchajcie, strzelają Niemcy bramkę i widzieliście, jaka była reakcja? Po prostu odfajkowane, tak? Zrobiłem swoje. Żadnej radości, entuzjazmu. Tak jak zaprogramowana maszyna. Jak on to kapitalnie zrobił, odwrócił się z piłką Piękne przyjęcie, tak. I przy słupku uderzył, bramkarz był bez szans. Ja bym zwrócił na to uwagę, o czym mówili też komentatorzy tego meczu, że po pierwszym meczu Gomez był krytykowany za to, że właściwie stoi z przodu, nic nie robi, nie angażuje się w ogóle w grę całego zespołu, jest tym właśnie tylko jedynie egzekutorem. Natomiast wczoraj też tak jakby wziął sobie do serca tą krytykę i również pracował w defensywie, również pomagał kolegom z innych formacji. No i jakby ukoronowaniem tego dobrego występu były te dwie bramki, które dały zwycięstwo Niemcom. Co będzie teraz z Holendrami? Już zaczynaliśmy od tego, ale jak sądzicie z Portugalią wyniki, jakie panowie obstawiają? Ja może zanim wynik, jaki obstawiam, to chciałem powiedzieć jedną rzecz. Naprawdę cieszę się ogromnie z jednej sytuacji. Zawsze mówiło się o Polakach, że grają mecz otwarcia, mecz o wszystko
i mecz o honor trzeci. I zobaczcie, wicemistrzowie świata są w takiej sytuacji, grają już teraz mecz praktycznie o honor. Moim zdaniem Holandia nie ma szans. Ja bym nie skreślał Holendrów. Holendrzy z pewnością mają szansę pokonać Portugalię. No, z pewnością nie będzie to żadna sensacja, jeśli Holandia wygra z Portugalią. Niemcy muszą wygrać z Danią, żeby wyjść z pierwszego miejsca. A wygrają? No tak. Oni są zaprogramowani na wygrywanie. Tak, więc Niemcy przede wszystkim muszą, bo też wliczając jakieś tam dziwne scenariusze i matematykę, Niemcy też wciąż nie mają zapewnionego na 100% tego awansu, więc muszą wygrać z Danią i w chwili, kiedy Holandia nawet chyba 1-0 wystarczy pokonać im Portugalię, wtedy wychodzą z drugiego miejsca. A jeżeli Holandia pokona Portugalię, a Duńczycy zremisują z Niemcami? To Duńczycy wychodzą. I odpadają wicemistrzowie i Portugalczycy. Kończymy część pierwszą. Zapraszam Państwa do obejrzenia reportażu o strefie kibica w Gdyni. Strefa kibica w Gdyni znajduje się w centrum miasta w Parku Rady Europy. Można tutaj na wielkim telebimie obejrzeć mecz, na przykład na specjalnie wybudowanej trybunie. A jeżeli trybuna jest pełna, możemy zająć miejsce na trawie. Są też i toitoje, a także mobilne umywalki. Piłkarska euforia widoczna jest również na budynku Urzędu Miasta. Urzędnicy, pomagając w organizacji Euro w Gdyni, otrzymali specjalne koszulki. Trochę tych koszulek poszło w lód. Ja też go taką mam. O, proszę bardzo. Nie? Ekipa Pomorskiej TV trochę im zazdrości. My w Pomorskiej TV niestety żadnych koszulek nie otrzymaliśmy, ale mamy swoje własne. Z tą jednak różnicą, że nasze koszulki mają napisane na plecach nie Gdynia, a Polska. Jeśli nie posiadamy żadnej koszulki, to możemy skorzystać z pomocy gdyńskiej strefy kibica. Znajduje się tam wielka makieta reprezentacji Irlandii, dzięki której możemy poczuć się jak pełnoprawni uczestnicy turnieju Euro 2012.